Witam niektórych po raz drugi, niektórych po raz pierwszy. W piątek nastąpiło podpisanie umowy na budowę inkubatora przedsiębiorczości. Dziś spotkanie z przedstawicielami mediów. Do Państwa dyspozycji prezydent Grudziądza Maciej Gramowski, prezes Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Leszek Mrazek oraz przedstawiciel wykonawcy tej inwestycji, pan Paweł Kurpiński. Na początek słów kilka poproszę pana prezydenta Macieja Gramowskiego. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że udało nam się rozstrzygnąć przetarg na realizację bardzo ważnej inwestycji, inkubatora przedsiębiorczości na ulicy Aleja 23 stycznia Toruńska. Jest to od wielu, myślę, lat wyczekiwana inwestycja, aby zagospodarować ten kwartał Grudziądza, bardzo prestiżowe miejsce, od wielu, wielu lat bardzo zaniedbane. W końcu udało nam się pozyskać tą parcelę. Grudziądzki Park Przemysłowy zakupił ją od PSS z Połem. Uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 13 milionów złotych na realizację tej inwestycji. No i w ostatnim tygodniu udało się rozstrzygnąć przetarg i podpisać stosowne umowy. Cieszę się też, że wykonawcą tej inwestycji będą grudziądzkie firmy. Firma Krupiński, która realizowała też dla miasta wcześniej wiele innych ważnych inwestycji, jak chociażby modernizację Centrum Kultury Teatr, budowę czy odbudowę Klimka, w konsorcjum z Klimą Komfort, również grudziądzką firmą. Liczę na to, że ta inwestycja będzie przebiegała sprawnie, że nie będzie żadnych tutaj komplikacji. Środki mamy na to zabezpieczone. Koniec tej inwestycji przewidziany jest na grudzień 2022 roku. To tyle. Dziękuję bardzo i poproszę o kilka słów pana prezesa Leszka Mrazka. Prezydent wyczerpał w zasadzie cały temat. Faktycznie cieszymy się, że w ramach drugiego postępowania, co prawda, w pierwszym nie udało się oferenta uzyskać. Natomiast w ramach drugiego postępowania mamy faktycznie grudziądzką firmę z tradycjami i chyba to jest chyba najlepszy wybór. Pytania za chwilę. Poproszę teraz kilka słów wykonawcę inwestycji. Dzień dobry. W piątek udało się podpisać umowę z panem prezesem Leszkiem Mrazkiem. Zaplanowano przekazanie placu budowy na przyszły tydzień. Wtedy rozpoczniemy też prace rozbiórkowe i przygotowanie terenu budowy już pod właściwe tutaj roboty ziemne. Termin zadania określono na 31 grudnia 2022 roku. Generalnie tak, czy Państwo się jakichś trudności spodziewają, czy nie? Czy no harmonogram jest taki, jaki jest, ale jak Państwo zaczną, nie wiem, pracę, to mogą być różne rzeczy. Spodziewają się Państwo jakichś trudności, czy nie? Albo co będzie najtrudniejsze? Na pewno będą występować kolizje w podziemią. Wiemy, że jest tam zinwentaryzowana sieć kanalizacji deszczowej, teletechniczne sieci. A co ponadto, zobaczymy, ponieważ jest to teren nieruszany prawdopodobnie od II wojny światowej, także zobaczymy. Czyli generalnie ten termin może być ruchomy w zakończeniu inwestycji? Na ten moment nie ma takich planów. Okej. Okay. Jeszcze zapytam też o Państwa ofertę. W drugim przetargu była niższa. Co się stało, że była niższa? Czy Państwo tą niższą ofertę zaproponowali? Oferta nasza była niższa niż w pierwszym postępowaniu, z tego względu, że znaleźliśmy tutaj dodatkowe możliwości wykonania tego obiektu w postaci m.in. nowych i lepszych zastosowania nowego i lepszego materiału niż był w projekcie. Inkubator w zasadzie jest dedykowany firmom, startupom, które mają rozwijać się tutaj w ramach przedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw, czy nawet mikroprzedsiębiorstw. Także jest to ułatwienie, tam będzie 36 modułów biurowych dedykowanych właśnie firmom, które dopiero powstały, dopiero raczkują i w ramach tego inkubowania się mają, że tak powiem, urosnąć do rangi rynkowych firm, które będą tutaj funkcjonować. Oprócz tego jest sieć czy część gastronomiczna, która będzie ogólnie dostępna, jak również sale konferencyjne. Jedna z nich jest salą konferencyjną na ponad 120 osób.
To znaczy, że te startupy w Grudziądzu już są i to jest taki krok w ich kierunku, czy raczej po prostu Państwo czekają, żeby te startupy dopiero były? Zgodnie z umową dofinansowanie i zgodnie z całym wnioskiem są to wszystkie firmy, które na dzień oddania będą miały najwyżej 3-letnią historię. Czyli krótko mówiąc, w tej chwili powstający startup będzie miał szansę, żeby w 2023 móc nająć powierzchnię biurową. Nie boi się Pan, że będzie pusty stał? Nie boję się. Patrząc w tej chwili, co się dzieje na rynku najmu, jeśli chodzi o pomieszczenia biurowe, jak również magazynowe, jest bardzo duże ciśnienie. To magazynowe tak, ale biurowe stoją puste. No to wie Pan, mamy inne pojęcie tego, czy obiektywizm. Natomiast ja widząc to, co się dzieje, czy w Toruniu, czy w Bydgoszczy, widzę, że faktycznie je cieszą się, że tak powiem, dużym uznaniem te biuro. Kwestia jest zawsze tylko i wyłącznie ceny, a tutaj trzeba zwrócić uwagę, że we wniosku już została określona cena najmu i ona jest rynkowo o 1/3 niższa niż obecnie tutaj stosowana. Jak ostatnio też rozmawialiśmy, mówił Pan, że środki Państwo mają zabezpieczone, więc jeżeli chodzi o dopłacenie tej inwestycji, bo Państwo dopłacą więcej, znaczy będzie więcej ta inwestycja kosztowała niż Państwo na początku zakładali, to rozumiem, że tutaj żadnych obaw nie ma, że jeżeli nie są na koncie, to one spłyną do Państwa. Tak, nie ma. A kiedy będzie wiadomo, czy te większe dofinansowanie uzyskacie niż ponad 60%? Znaczy czekam w tej chwili na 85%. 85 może maksymalnie, ale na razie macie ponad 60, tak? 60, nie, 85% dofinansowania. Aha, można, okay. Maksymalnie, ale Państwo tak, mają 67. Powiem tak, zaczniemy budowę i jak zaczniemy budowę, już oddamy plac budowy, będziemy się w tym momencie martwić o to, w jaki sposób pozyskać te środki. Tak jak zresztą poprzednio mówiłem, będziemy się o to starali, bo warto.